Cześć, Pasieka Gromadzeń, 29 maja, niedziela. Wiozłem właśnie uliki weselne na drugie miejsce, gdzie woziłem ule na akację. Wiozłem sobie 14 uli zobaczyć na nowe miejsce do znajomych na działkę. Czy tutaj tej akacji trochę więcej naniosą? W okolicy jest sporo drzew akacjowych. No i przy okazji tutaj zasiedlałem wczoraj uliki weselne. Przez noc je przetrzymałem w garażu, żeby się te pszczółki zintegrowały. No i otworzyłem i widzicie, oblatują się pięknie. Wywoziłem je dlatego, że jak ostatnio robiłem te 7 ulików, co nagrywałem odcinek, to po prostu część z pszczoły wraca do macierzaka. Przy wywiezieniu powyżej tam 5 km pszczoły nie wracają do macierzaka. W uliku jest więcej, jest tyle pszczół, ile trzeba. Czyli ta szklanka, ten kubeczek, co ja tam mam, pszczół jest. No i to daje odpowiednie warunki dla matki. Więc sporo ich tu się teraz oblatuje. Właśnie otworzyłem je 3 minutki temu. Więc fajnie. A ja tutaj mam swoje rodzinki. Wczoraj już przeglądnąłem tutaj pierwsze z nich. Te 7 pierwszych, a te co są jeszcze pasami spięte, to będę dzisiaj przeglądał, żeby sprawdzić, czy wszystko tu jest ok z nimi. Czy po prostu są matki, czy nie ma nastroju rowego, no i przenoszę czerw do góry. Póki jeszcze nie zalały akacją, no pogody nie było. U mnie tutaj w moich okolicach jest połowa kwitnienia akacji, więc myślę, że do końca następnego tygodnia będzie już koniec. Jest dzisiaj niedziela i do następnej niedzieli będzie już po akacji, według mnie. Ale pogoda ma się poprawić. Wczoraj było fatalnie, 14 stopni, deszcze przelotne, wiatr duży. Dzisiaj jest dużo lepiej, to znaczy no dużo, jest 17-16 stopni ma być. Ranek był bardzo zimny, nie latały, dopiero pszczółki niedawno wyszły, jest gdzieś koło 11. No ale zobaczymy, latają. Widać, że latają, że pracują, więc może, żeby choć z 5 słoików zula było tego miodu akacjowego, to i tak bym się cieszył. Bo to jednak zawsze inny i akacjowy lubię. W sumie wszystkie lubię, ale najbardziej chyba spać, która u mnie nigdy nie występuje. A tu niedaleko jest las, więc kto wie, może jakąś spać by znalazły. Ale jak były deszcze, to raczej spać nie będzie, bo przecież deszcz chyba się tam nie znam, bo u mnie nie ma rejonów spadziowych, ale deszcze raczej tą spać spukują. Dobra. Podkurzacz już się dymi, więc trzeba ruszać. Przełożyć to, jest niedziela, też chcę odpocząć, więc na szybko pół godzinki, 40 minut, przeglądzik 7 rodzin i do domu. Nic nie widzę, bo jest słońce, ale mam nadzieję, że będzie widać na nagraniu. Najpierw przejrzymy sobie miodnie, czy coś tu noszą. Jak są puste ule, te ramki, to, no, to troszkę tu naciapane jest. Coś tam błyszczy, ale niedużo. Ta jakby cięższa. O, tu jest trochę miodu. Ta niejakiego, czy to jest akacjowy, czy jakiś wielokwiat tu. No, raczej trzeciego korpusu nie będzie, tu też. No takie ramki są bardzo niepełne, widać, że troszkę noszą tego nakropu, ale żadna nie jest pełna. Część uli już przekładałem, czerw, tu jest widzę przełożony. Jakieś mateczniki, czy tam miseczki usuwam, żeby one nie pociągnęły. O, ładna ramka z czerwiem. Więc ten ul był u mnie jeszcze w środę przekładałem, ale nie do wszystkich, tylko dwa rzędy pierwsze z 5. Dlatego też tutaj sprawdzam,
bo nie pamiętam, jak przewoziłem, to się troszkę te ule pomieszały. Ale są trzy ramki z czerwiem po środku, więc wszystko jest ok. Nie muszę już do gniazda tutaj zaglądać. O, pusta. Pusta. Też pusta, leciutkie. Czyli tu na tych trzech, czterech coś tam było i to mało. Czy są z czerwiem? No, zobaczymy, czy te 7 napełnią do końca tygodnia. Fajnie by było. Nawet po te 7 rameczek. Zula. Cokolwiek, to się będzie cieszył, bo pogody na akacie w tym roku u mnie no niestety nie było. Od razu zaciskam pas. Tylko, o, tu się coś zaszpurtało. Jest. Tutaj nie będę dawał cegieł, dlatego te pasy są. Ten akurat jest w innym kierunku, widzę. A to nie szkodzi. Poluźnimy sobie. Wczoraj pszczoły były mocno agresywne, ale było zimno, wiecznie. Dzisiaj już lepiej to wygląda. Widzicie, karteczka jest. Co tutaj się dzieje w ulu? Z pewnością tyle miodu, co było z pierwszego tego rzepakowego, czy tam wielokwiatowego miodu, to tu nie będzie z akacji. Bo nawet no większość uli tam miało 2,5 lub 3 korpusy, a tutaj wszystkie są na dwóch i jeszcze o, pusta rameczka. Pusta, to też lekko coś tam czuć. Tu jest czerw przeniesiony. Tutaj też parę kropelek. One może coś tam przyniosły, ale już zjadły przez tą niepogodę, przez te kilka dni. Też parę, nawet połowy nie jest zalana. No na pewno nie jest tak, że akacja mocno leje i zalewają. No tu jest jakaś taka ramka troszeczkę cięższa, to może 60% zalały. Tutaj tak samo. No ile dosklepią i nawet po 5 takich ramek z ula weźmie, no to zawsze coś. Te 3 są takie w miarę fajne, ciężkie. No ale za tydzień, wszystko się okaże za tydzień. Dobra, ja ściągam, tutaj nie jestem pewny, czy ja przykładałem, czy to jest jakiś starszy czerw. Więc zajrzę sobie tu gniazda. Kata się odkleiła i pszczoły się wysypały z niej. Wkurza mnie to, jak takie coś się dzieje, ale czasami właśnie te kraty, głównie te plastikowe, te windurowe rzadziej, ale no jak widać zdarza się i to. Później lipa, bo pod nogami są pszczoły i można je znieść, a jak nie ma czasu czekać, aż odlecą i to takie, no, więc stanąłem tak z boku. Zobaczymy, co tu się dzieje. Mamy tu ramkę z jajeczkami, troszkę zalana z góry. Troszkę gniazda może zalewają. Dobra, do rojnicy ją odłożę. Jak zwykle rojnica, czy ule dalej leży. Dobra. Wkryty się wygryza. Tu się dopiero o, czerw otwarty, z drugiej strony pierwsze zasklepiają. Ale nastroju rojowego nie ma. W tym roku faktycznie byłbym na zero z rójkami, gdyby nie to, że po majówce nie zdążyłem
się niż starego ula 12-rankowego do korpusowego. Ale to taki rój był wymuszony. Pszczoły po prostu na 12 ramek w maju. To jest dla nich za mało. O, jaka dzika zabudowa. Malutka. Dlatego tak poza tym żaden rój mi nie wyszedł. W tym roku bardzo fajnie, ale pogoda była dobra. Pierwsze 3 tygodnie maja były piękne. O, ja tu dałem węzę i widzę pięknie. Matka zaczerwiła. Tak, ja tutaj musiałem w środę zabrać właśnie czerw kryty do góry. Dałem parę ramek z węzą i pięknie odrobiły, zaczerwiły. No tutaj widzę, zalewają. Matka nie zużyła jajeczek, ale może jak wejdzie, to przyniosą. Więc tu nic nie przenoszę do góry. Przesuwiemy, odłożymy ramkę z jajeczkami. Nie widziałem matki, ale nie chcę się jej szukać, bo nie jest mi to potrzebne, nie przenoszę czerwiu na górę, więc matka nie musi być wyszukana. Jajka są, więc matka jest. Staram się przenosić ten czerw, żeby silniejsze rodzinki były na lipę i na facelię, no i na grykę, bo chciałbym wywieźć na grykę przede wszystkim. Dlatego przykładam, no i też to jest pewien rodzaj zabiegu przeciwrojowego. Jak matka ma miejsce, jak w ulu jest dużo, jeśli się to teraz weszło, jak jest dużo czerwiu otwartego, pszczoły się nie nudzą, karmią larwy, to się nie chcą tak roić. Najłatwiej wywołać stan rojowy, gdy mamy prawie sam czerw kryty w gnieździe. Matka nie ma gdzie czerwić, młode pszczoły się nudzą, karmicielki, bo nie mają mleczka gdzie przekazywać. No i jeszcze dwa. No tutaj nie mam kraty tej propolisowej, ale i tak nie noszą tego propolisu właśnie, więc ale wtedy nie wchodzą tak pod powałkę i nie budują tu takich dzikiej zabudowy, dlatego wolę trzymać te kraty w sezonie, nawet jak nie noszę. Mam w domu jeszcze kilka tak jakby niewykorzystanych, no ale może następnym razem, jak nie zapomnę, to przywiozę dwie, to się tutaj da do tych rodzin, gdzie nie ma. No tutaj to Sahara. Całkiem puste ramki. Słabo, słabo. No, tu nic nie ma. W tamtych coś było, a tu albo słabsza rodzinka. O, tu pierwsze 3 widzę są nabite za to. Tutaj już sklepią. O, a co za mateczki, patrzcie. Skąd to się tu wzięło? Jakim cudem, jak tu kurczę w ogóle czerwiu nie widać? No. Takie cuda się zdarzają. Czasami. O, tutaj trzeba z gniazda przenieść parę ramek z czerwiem krytym. Bo nie ma. Ciasno są te ule. Ciężko teraz korpus ściągnąć. O. Trochę trutni. To się je wypuści chociaż. Pyłku nie poławiam na akacji. Więc z dolnego korpusu normalnie mogą sobie trudno wychodzić.
co się dzieje. Może matki nie ma. Coś warto do gniazda zaglądać. Odczeka rampa do wirowania. Dobra by była. Taką przyłożymy oczywiście do gniazda. No, co one tu tak pozalewały? Może tak wyjdzie, matki nie ma. Albo już się świeża wygryzła. To jest zalane. Najgorsze, że one są zalane pewnie wielokwiatem. Nie akacją. No dobra. Tak, tu jest czerw kryty. Jest czerw kryty, ale w ogóle nie widać larw świeżych ani jajeczek. Tutaj też się wygryzło. O, trochę zalewają. Tu są larwy za to. Są larwy. Czyli matka jest, ale coś z czerwieniem może być z nią, nie tak? No, tu jest pełno pustych komórek, w których się czerw wygryza. Świeżych jajeczek i larw nie ma. Też pozalewane. Tutaj sporo tych trut. Coś jest nie tak z matką. Trut nie trut. To jest sporo czerwu na wygryzieniu. Tutaj widzę z matecznik. Chyba cichej wymiany, ja go chyba zostawię. Zaraz wam go pokażę. Tu w kącie jest jeden piękny matecznik. Ogromny. Cichej wymiany matki są bardzo dobre, więc zostawimy, niech sobie wyhodują. Tam parę larw było otwartych, ale matki nie widzę, mogła już paść. Tam jakieś ostatki jej były. Tu też są mateczniki. Widzicie? Tu, tu, tu. Tak. No trudni, ale to akurat ramka pracy. Sprawdzimy na pierwszej. Daję. Że raczej coś z matką. Smutek. Raczej nie chodzi o rojenie się, tylko o wymianę matki. O ile ona w ogóle jeszcze gdzieś jest. Kilka jest larw, widzę zwykłych pszczelich. Chyba przestała czerwić. Może już padła. Może pszczoły czuły, że ona już pada. No nic. Cicha wymiana tu będzie prawdopodobnie. Tutaj nic więcej nie poradzę. Matki nie widać nawet, żeby ją zabrać, skasować. No więc przyjmijmy, że gdybym miał matkę unasienioną, to bym ją zabrał, a ja dopiero do uliku dałem matki, więc na razie nie usuwałem tych mateczników i chyba je zostawię, bo to jest sens niszczyć. Chyba że jeszcze się nie wygryzie za tydzień, a będą już unasienione, to może wtedy damy. Więc takie w sezonie są pasiece rzeczy. Jaka to była matka, zaraz wam powiem.
była stara matka. Zielony opalitek. No więc jej czas nadszedł. Z tych zielonych to bez sensu trzymać takie trzyletnie. Miałem cztery na pasiece, dwie już skasowałem sam, bo przestały czerwić, tu jest trzecia. Jeszcze jedna jest i tam rodzinka jest w miarę silna, więc nic nie robiłem. Ale z tych czterech, co zimowałem, trzyletnie matki, to widzicie. Później sezon, takie coś, ona już z lipy czy gryki to nic nie przyniesie, bo nie będzie pszczoły roboczej. Więc to chyba ostatni rok, gdzie takie stare matki trzymam, zwłaszcza, że ulików porobiłem. Będę miał świeże, nowe matki, czerwiotce, to powymienia wszystkie te zielone i niebieskie. Zostawiam tylko z tamtego roku i z tego. No i będę chyba tylko max 2 lata trzymał matki. No bo później widzicie sezon i o trutniów pełno. Matki już nawet nie było widać, chyba już po niej padła. Czerwiu nie będzie. Żeby to było na jakiejś lipie, gryce, to wymieniłby, byłoby wszystko ok, a teraz trochę za szybko na to. No dobra, został mi ostatni łód, już nie będę pokazywał. Ewentualnie do ulików szybko zajrzę, pokażę jak tam w środku, czy odrabiają węzę. Przeglądziki zrobiony rodzin. No coś tam miodu jest, w niektórych, w innych mniej, w innych trochę więcej. Jest kilka takich, że o, w poniedziałek ma u mnie padać, więc znowu nie nanoszą i trochę zjedzą. Ale we wtorek lub środę, tutaj chyba te 3-4 ostatnie były takie, że mógłbym im dołożyć po połówce. Bo jeżeli koniec tygodnia będzie ładny, a ma być bardzo ładny, ma być nawet 28 stopni w czwartek, po deszczu będzie parno, więc idealne warunki do akacji. Więc o ile jeszcze będą kwiaty nektarować na drzewach, to coś mogą donosić pod koniec tygodnia. Więc tutaj przywiozę raczej po pracy sobie we wtorek lub środę, jak się tam wyrobię.